na wnuczka, na ciocię, na policjanta, a ostatnio także na lekarza. To tylko niektóre metody wykorzystywane przez oszustów, aby wyłudzić pieniądze. Policja ostrzega i przypomina o podstawowych zasadach, które mogą uchronić nas przed oszustami. Ofiarami tego typu przestępstw są najczęściej ludzie starsi, dlatego to do nich skierowane są kampanie społeczne ostrzegające przed oszustami. Wydawać by się mogło, że są skuteczne. Dzwonią, przede wszystkim to dzwonią, nie? Na telefon i umawiają, że coś tam sugerują, nie? Że coś dostanę jakąś nagrodę, a to z tego nic. Nie, ja podziękuję zawsze i nie rozmawiam. Nie wierzymy. Nie wierzymy i się boimy i raczej rezygnujemy z takiej rozmowy, z takimi. Mówię, że nie, dziękuję i wyłączam telefon. Ja bym się sama zadzwoniła do wnuka. Jednak wciąż są przypadki, kiedy seniorzy zaufają i dadzą się oszukać. Przykładem jest 72-letnia głogowianka, która padła ofiarą klasycznego oszustwa na wnuczka. Oszust zadzwonił do niej, prosząc o pomoc. Zasugerował, że jest sprawcą wypadku drogowego, podał informację, że może zostać zatrzymany, a tymczasowo aresztowany, musi wpłacić kaucję, co jest warunkiem, że nie będzie zatrzymany. Kobieta uwierzyła w to i skierowała swoje kroki do banku, wypłaciła kwotę 51 tysięcy, przekazała osobie, która została skierowana do niej, to kolejny kurier, osoba, która tylko i wyłącznie ma odebrać pieniądze. Warto dodać, że kobieta była przestrzegana przez pracowników banku, jednak to nie pomogło uchronić jej przed oszustami. Pomysłowość przestępców jest ogromna i co jakiś czas pojawiają się nowe metody. Podają się na przykład za pracowników służby zdrowia, za osoby związane z administracją, za osoby, które wykonują jakieś remonty, niezbędne czynności na terenie naszego mieszkania, oferujące jakieś usługi, ale oczywiście warunkiem jest wpuszczenie ich do mieszkania. Jedna metoda jest najważniejsza walki z takimi oszustami. No niestety, brak zaufania, sprawdzanie, czy ten telefon jest od osoby nam najbliższej, od jakiegoś członka rodziny. Należy też pamiętać, aby nie udzielać żadnych informacji i nigdy nie podawać swoich danych personalnych, numerów kont bankowych ani haseł do nich.